Hej, jestem Inz. Witajcie w kolejnym odcinku gry Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy dalej w warowni i teraz kontynuujemy to, co wcześniej zaczęliśmy. Krąży właśnie koło nas najemnik i myślę, że nim zajmiemy się pierwszym, pod warunkiem, że do nas dołączy. Dobra, idzie sobie górą. Zajdzie, nie zajdzie. Zszedł, ale nie tu. To co, to może... Może my też zajdziemy. Poszedł sobie, zobaczy... Ach, zobaczył nas ten. Ale nie ma tego złego. Zaraz tu przyjdzie, machniemy go. Witam, panie kolego. I żegnam zarazem. Sprzątnę cię stąd. O, może tu. Stoliczku, nakryj się. Kto tu następny? Ktoś chętny? Aha, ktoś przeuważył. Kim jesteś? Ty. O, najemniczka. Oj, co bójczyni. No chodź, chodź, maleńka. Ale miałaś warta. No, trochę żeś nie okiełznana. To ci się udało. Jest. Ale już po tobie. Jeszcze dobijemy leżącego. I kosa gryfa jest nasza. No i jeszcze kilku następnych. No, ciągle niedźwiedzia słychać. O! Pułapka, koniecznie. Dobra, i kogo by tu teraz? Tam są zapasy. Można by je też zniszczyć. Tu idzie. O, i najemnik. A, najemnik idzie tu. Zapraszamy pana. Dobra. To mi się udało. O, to już mniej. No,
Ty stoisz i się gapisz zamiast walczyć. Ja nie mam ci tego za złe. Oj. O, przyszedł kolejny. O, i będzie próbował podpalić. Super. Działaj. Ciebie też już nie ma. Oj, spadło ci się. Więc kolejny najemnik pokonany. Ujawniony następny. Myślę, że i temu damy radę, pod warunkiem, że jest zbliżony levelem. Co to nam jeszcze zostało? Zapasy wojenne i ostrakon. Ale jest skarb. Trzeba go zgarnąć. Ktoś jeszcze? Nie, skarb nasz. Płaszcz tropiciela. Mamy lepszy. Ale tego się opchnie. Tu zapasy. Gotowe. To nie tu. Ostrakon jest na horyzoncie. Ale jeszcze po drodze zapasy kolejne spalimy. Już będzie gotowe. I teraz ostrakon i zrobione. Koniuszek palca. W Dolinie Węża spoczywa na wpół pogrzebany olbrzym. Zobacz, gdzie wskazuje jego porośnięty mchem paluch. Stamtąd udaj się na północ i odszukaj wzgórze. Poszukamy. Może przy okazji. A teraz właśnie jeszcze jedne świecidełka nam zostały w skrzyni. Jeszcze trzeba je zgarnąć. Może to tędy? Oj, Kasandro, nie górą, dołem, dołem, dziewczyno. O, właśnie tak. To nie w tym pomieszczeniu. A może jednak? Aż oczywiście, że w tym. Tak, jeszcze pozbieramy. I teraz można by się udać. O, właśnie tak. Pozbędziemy się go. Jest niedaleko. Proszę, ile wsparcia przybyło, a teraz koni pod dostatkiem, którego wybieramy? Może z tego z kapą? Tak, tak, może być. Łaciatek jest nasz. Pojedziemy sobie, wykorzystamy tą funkcję, ale nie. Dookoła nie ma sensu, pojedziemy na przełaj. Będzie szybciej.
Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. I tu coś jest na horyzoncie. Tak, on jest dalej. A tu mała osadka. I zasoby, zapasy wojenne. Może jednak sobie ominiemy. Troszkę dookoła. Zajmiemy się nimi później. Teraz idziemy prosto do gościa, który chce naszą głowę. No to my weźmiemy pierwsi jego głowę. Dobra, to już jest tu. Nie ma na co czekać. Wpadamy. Rozganiamy towarzycho i... Co malaka, co malaka. Ja to tylko wpadłam na chwilę. Nie zajmie mi to długo, mam nadzieję. Pogadamy. I spadam. Oj, panie kolego, ale ty machasz tym. Krzywdę sobie zrobisz zaraz. No, ale jak już siekniesz, to boli. No i dziękujemy panu. Nawet jabłuszko zielone mi zostawiłeś. O, dziękuję. To chyba tyle. A nie, tu ktoś jeszcze idzie. No, zapraszamy, zapraszamy. Chodź tu. O, proszę i prosto we mnie. Dziękuję. No to gotowa lokacja. Płacać nic nie musimy. Głowa gościa nasza. I teraz myślę, udamy się tutaj do przystani pielgrzyma, do tego najbliższego znaku zapytania, a wykorzystamy szybką podróż. W końcu, po coś ona jest. I tutaj. Gdzie ty jesteś, Fabosie? Zgubiłeś się. No chodź, chodź, chodź. Daleko co prawda nie ma, ale jak już cię zawołałam. No i mamy małe towarzystwo. Gdzie jest? Ach, to jesteście.
Dobra, wilczki, dajcie skórki. Jeszcze szczekacie? Ach, ty jeszcze jesteś. Myślałam, że to jakiś pośmiertny odruch. Dobra, po tobie też. Obozowisko łuczników. Oj, ty zabiłeś konika. Skubany. Wygląda jak mój, ale mój miał kapę. Nie. Dobra, idziemy dalej. Co za sokole oko? Ciekawe, czy mnie zobaczy w tych paprotkach. O, teraz to mogłaś. Taki karosiku, ile ich tu jest? Naliczyłeś? Czterech. A w zasadzie trzech. I wilczek. Dobranoc. Słodkich snów. I ty też śpi. O, ty jeszcze nie jesteś śpiący. Ale już cię zmogło. Ale zostawiłeś mi coś fioletowego. Greckie sandały. A, dziękuję panu. Zobaczymy sobie je od razu. Ta wojownik. Jasasyn. Dobra, zamieniamy. Na pewno lepsze niż to, co mieliśmy. Jeszcze skarb. I możemy lecieć dalej. A dalej to jest... to brzmi kusząco. Ale najpierw tu. Jeszcze kawałeczek. No, Fobosie. Dobra, to ci zostawię, bo to już jest jakaś osada. A to jeszcze nie to. Dobra, jeszcze kawałek. A, spory kawałek. Dobra, mogłam tam podjechać, ale to już trudno. Przebiegniemy się. Gospodarstwo. Tutaj dwóch. Trzeci. Tu jest czwarty i skarb jest. I więzień chyba, tak? Tak. No, chyba tyle.
którego będę na następnego. A zobaczył. No a to podejdzie. No chodź, gościu, sprawdź. Idziesz. Grzeczny chłopczyk. Teraz ten. O, a tobie co, żyganko? Dobra imprezka wczoraj była. Ciebie za chwilę wypuszczę. Najpierw się ich pozbędę. Jeszcze tu jest jeden. Siedzisz przodem. Dobra. To cię tak załatwię. Posiłek jesteś. Z taką buławą na mnie? Aż ty. I na kompoście. Ale rozbrysk. Dobra, skarb. Jeszcze parę drachm. Nie za wiele, ale zawsze coś. I zardzewiały miecz. No dobra. No już cię wypuszczam. No dobrze, i zrobiliśmy. Armia atakująca Malis. Wyzwanie trudne. A tu wyzwanie normalne. Co bierzemy? Oczywiście, że trudne. Idziemy tu. Zresztą jest bliżej. Damy radę. Żelazo. Bać się? Nie bać się. Bać się? Nie bać się. Ach, chociaż... Kurde, mam cykora. Od razu mnie zaatakują? Chociaż chyba nie wygląda. Aha, rozmawiamy. No w końcu po to tu przyszłam. Then you'll fight with honor too. Let's bring pain to those Spartans. For Athens! For glory! Dobra, i jesteśmy znowu na polu walki. I ładujemy. Ha! Rozprawimy się z wami migusiem. Ciebie, osiłku.
Dobra, następny. O, jest elitka. I już po nim. Och, mój ulubiony okrzyk. Co tak krótko? Nie dałam ci się wypowiedzieć do końca, rozumiem. Dobra, po tobie. No nie wstawaj, nie wstawaj. Nie warto. A, jeszcze najemnik? I ty tutaj? Sprytnyś. No ty. Jeszcze trochę. Dobra, nareszcie. Dobra, walczymy dalej. Jeszcze tobie mało życia zostało. Żeby nie powiedzieć wcale. O, jest następny koroniasty, ale bysiorek. Gdzie uciekasz? Muszę z tobą skończyć najpierw. O, ty jesteś wielki. Kopniak na ciebie nie zadziałał. Stoisz na dwóch nogach. Niezły z ciebie kolo. Ale już po tobie. Następny koroniasty. O tak. Dziękuję. O, sorry, kolego. Ale tak mi zjechały miecze. Tu jest jeszcze...
Jeden u schyłku życia. Jeszcze... o siłku. O, i uciekają. Dobrze, dobrze. I super, zwycięstwo. Pięknie. Dobra, i myślę, że na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś sugestie, to zostawcie je w komentarzu. To do następnego. Hej, hej!